W tej lekcji omówimy sobie sposoby podmiany obiektów będących w scenie na obiekty znajdujące się w bibliotece za pomocą funkcji zamień. Podmieniać obiekty możemy na dwa sposoby. Pokażę teraz pierwszy przykład, jak możemy wykonać taką podmianę. Dodam do sceny kilka elementów, na przykład jakieś krzesło. Kopiuję to i gdybyśmy teraz chcieli podmienić to na jakieś inne krzesło z biblioteki, oczywiście te krzesła możemy skasować, ale możemy też użyć narzędzia zamień do ich podmiany. Robimy to zaznaczając obiekty w scenie i klikając w bibliotece na wybranym przez nas nowym obiekcie, klikamy prawym, wybieramy narzędzie zamień. Program odmienił nam obiekty jedne na drugie bez zmiany kształtu. Stało się to dlatego, że obiekt będący w bibliotece ma zablokowane wymiary. Gdybyśmy dla takiego obiektu odblokowali te wymiary i ponownie ten obiekt dodali do biblioteki, napiszemy go i teraz ponownie podmienili te obiekty, czyli zaznaczamy obiekty w scenie. Klikamy prawym na obiekcie w bibliotece, wybieramy zamień. Obiekt dopasował się do wymiarów obiektu będącego w scenie. Oczywiście w przypadku podmiany krzeseł taka podmiana nie będzie nas interesowała. Natomiast możemy wykorzystać ten schemat podmiany, w którym elementy biblioteki dopasowują się do wymiarów obiektów będących w scenie, do podmiany różnych obiektów, takich jak fronty. Dzięki temu, jeżeli zbudujemy jeden front, będziemy mogli go podmieniać na wszystkie fronty wcześniej zbudowanej kuchni. Zbuduję teraz taki front. Stworzę taki front ramkowy zbudowany z kilku elementów. Stworzę ramkę szerokości 70 mm. Przejdę na widok ściany N. Skopiuję ten element, wyrównuję z klawiszem Alt, ponownie skopiuję, obrócę ten element w kierunku tył-przód. O 90 stopni, wyrównam za pomocą klawisza Alt, skopiuję ponownie. Dodam za pomocą nowego elementu wypełnienie. Frontu. To wypełnienie tworzymy płytsze, na przykład 8 mm. Wszystkie te elementy zgrupujemy, z ściśniętym klawiszem Shift zaznaczamy i grupujemy. Jeżeli teraz byśmy chcieli skalować ten front, on nie będzie nam się skalował poprawnie, ramki nam się skalują. Aby się nie skalowały, musimy zablokować szerokość ramki dla każdego z tych elementów. Wchodząc w okno właściwości, w wymiarach blokujemy szerokość ramki. Natomiast całościowo front będzie miał niezablokowany wymiar. Łączę jeszcze opcję zablokuj. Gdybyśmy chcieli dodać taki front do jakiejś grupy, byśmy mogli go wybierać w całości. Front skaluje nam się poprawnie, ramki zachowują swoją szerokość. Dodam teraz taki front do biblioteki. Klikając prawym, wybieramy dodaj do biblioteki. Dodam go w schowku. Stworzę sobie nowy folder. Na przykład fronty. Podam mu nazwę. Front ramkowy. I zapiszemy go. Mamy zapisanego go w bibliotece. Teraz do sceny dodam kilka elementów o różnych wymiarach.
Podobnie jak wcześniej mieliśmy nasze krzesła. Zaznaczę te elementy i klikając prawym na froncie w bibliotece wybiorę opcję Zamień. Elementy zamieniły się. Front dopasował się kształtem do elementów w scenie. Możemy to wykorzystać na przykład, gdybyśmy w tej wcześniej zbudowanej przez nas kuchni podmienili fronty. Mogę zaznaczyć na przykład górne fronty w górnych szafkach. Zaznaczam sam front bez uchwytu, klikając dwukrotnie z klawiszem Ctrl. Teraz dobieram kolejny front, ponownie klikam dwa razy, wcześniej wciskając klawisz Shift, czyli trzymamy wciśnięty klawisz Ctrl i Shift i dobieramy kolejne fronty. Zaznaczone mamy same fronty bez uchwytów, klikamy prawym w bibliotece na elemencie Zamień. Program podmienił nam obiekty, nie będziemy musieli ich tworzyć od nowa, dopasowywać do szafek. W szybki sposób możemy je zamienić. To jest pierwszy ze sposobów podmiany obiektów. Drugi sposób podmiany obiektów polega na zastosowaniu tzw. identyfikatorów. Identyfikatory są to zwykłe wyrazy, wyrażenia, które możemy przypisywać do obiektów w scenie i w bibliotece. Jeżeli obiekty będą miały przypisane te same identyfikatory, czyli te same wyrazy jakby do siebie, będziemy mogli podmieniać jedne na drugie. Ponownie przyciągniemy front do sceny, nadamy mu identyfikator. Identyfikatory nakładamy za pomocą narzędzia Zamień. Do obiektu możemy przypisać identyfikator, wpisując go w oknie narzędzia Zamień. Do tego elementu przypiszę wyraz front. Damy zastosuj i dodamy do biblioteki. Napiszemy ten element. I teraz, gdy w scenie byśmy mieli również jakiś obiekt z przypisanym identyfikatorem front, przypiszemy do tego nowego elementu taki sam wyraz. Damy zastosuj. Skopiujemy też kilka razy. Zmienimy wymiary. Po skopiowaniu te obiekty przejmują identyfikator od obiektu, z którego były kopiowane. Także te wszystkie mają przypisany ten sam identyfikator. I teraz gdybym kliknął w bibliotece na naszym obiekcie, pojawi się nam nowe narzędzie. Zamień front. Czyli zamień obiekty z przypisanym do nich wyrazem front. Gdybym z kolei zaznaczył tu jakieś obiekty, to będziemy mieli dostępne dwa narzędzia. Zamień front i zamień. To poprzednie, które wcześniej pokazywaliśmy. Niczego nie zaznaczam, klikam prawym i wybieram opcję Zamień front. I co się stało? Zamieniły mi się obiekty, te, które przed chwilą tutaj stworzyłem, bo im przypisałem identyfikator front przed chwilą, ale zamieniły również się obiekty, które mieliśmy wcześniej dodane z biblioteki. Stało się to dlatego, że te obiekty, które mamy w bibliotece, mają przypisane już jakieś identyfikatory. Możemy to sprawdzić, wybierając dany element, na przykład ten front, widzimy, że ma przypisany do siebie wyraz front. Ja wiedziałem o tym i dlatego specjalnie tak przygotowałem tą podmianę. Natomiast wszystkie te identyfikatory możemy tworzyć bez ograniczeń według własnego uznania. Na przykład jakbyśmy podejrzeli uchwyt, on również przypisany ma do siebie jakiś identyfikator, akurat wyraz uchwyt, żeby łatwo było nam się w tym odnaleźć. Za pomocą narzędzia Zamień podejrzeć możemy, jakie dostępne mamy identyfikatory, jakie ktoś już stworzył przy tworzeniu sceny. W tej scenie mamy tu kilka identyfikatorów. Za pomocą tych identyfikatorów możemy również selekcjonować obiekty w scenie. Zaznaczając jeden z identyfikatorów, program wybierze wszystkie obiekty z przypisanym do nich identyfikatorem. Na przykład wszystkie uchwyty możemy wybrać, w tym przypadku wszystkie zawiasy, nóżki. Oprócz elementów w bibliotece, z których została zbudowana kuchnia, również inne obiekty w bibliotece mają przypisane identyfikatory, jak na przykład właśnie uchwyty. Jeżeli wejdziemy do biblioteki, do zakładki elementy i wybierzemy uchwyty, to będziemy mogli podmieniać uchwyty bez konieczności zaznaczania ich. Klikając prawym,
Na wybranym uchwycie klikamy Zamień uchwyt i uchwyty zostaną odmienione. Oczywiście możemy stworzyć własny uchwyt, narysować, zamodelować go za pomocą narzędzia Zamień. Przypisać identyfikator uchwyt, następnie dodać do biblioteki i będziemy mogli je podmieniać bez konieczności ich zaznaczania i pozycjonowania każdego z nich.